Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jest to seria Quixel, no i przed nami następne dwa spotkania. Zobaczmy skład naszego przeciwnika, który w końcu ma 100% zgrania, w zasadzie 99. Mamy tu Rakitica, mamy Bakkę, to jest skład z Ligi Hiszpańskiej. Także zobaczymy, jak będzie w ogóle grał ten nasz przeciwnik. Sorki może za to, że mam taki głos, ale nagrywam to o 9 rano przed tym live'em 24-godzinnym. Wy pewnie kiedy to oglądacie, to live już trwa, także jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, wbijajcie na Twitcha, rozdaję tam zawodników. Zresztą zobaczcie sobie na film informacyjny, który w tytule ma specjal 50 tysięcy widzów, coś takiego. Zobaczcie na kanale, także na pewno poszukacie. Zobaczmy, jak to wszystko pójdzie. Tutaj bramkę mamy na 1-0, strzeloną niestety główką. Po metalowych prętach dobiłem głową. No i niestety, jeśli znacie regulamin, to wiecie, że teraz będę musiał strzelić sobie samobuja. Czyli, no, cholera, kurde, nie lubię nagrywać rano komentarzu, ale niestety dzisiaj tak muszę, za co was przepraszam. No i tak jak powiedziałem, strzelam sobie samobuja, jest 1-1, szkoda trochę, no bo jednak powinno być 1-0, ale taka seria, takie warunki, no więc gramy. 43 minuta, kolejna sytuacja naszego przeciwnika, no i mamy bramkę na 2-1. Także ja strzelałem w metalowe pręty, on strzelał bramki. Zobaczmy, co dzieje się dalej. 47 minuta, już druga połowa tego spotkania. Tutaj pewnie będę dośrodkował, ale zszedłem do środka i szkoda, że ta piłka się podbiła, bo mogło być 2-2. A tutaj macie jeden ze sposobów, w jaki rozgrywam rzuty rożne. Nikt nie chciał podejść, więc podałem sobie do Mangali, który uderzył do pustej bramki. No i mamy 2-2 w 48 minucie. Jest remis, także pasowałoby strzelić jeszcze jedną bramkę. No ale w 62 minucie Bakka wychodzi w dobrej sytuacji sam na sam praktycznie. No i pięknie takim strzałem po długim rogu umieszcza piłkę w siatce. No i przegrywam 3-2. Cholera, nie tak miało to wyglądać, to ja miałem strzelić bramkę. No ale cóż, gramy dalej. 67 minuta, podanie do Salvio. Salvio, świetna sytuacja. Aj, szkoda, że to nie weszło. Dobrze to uderzyłem, no ale świetnie, bramkarz na posterunku. A tu już 90 minuta spotkania. Sandro podanie do Quintero. Quintero, Kolumbijczyk uderza, ale niestety, znowu bramkarz. Nie, no w sumie nie miałem jak tam uderzyć, trochę ciężko, tam było ostry kąt. No i mamy 3-2. Porażka, to jest dopiero druga porażka, jeśli chodzi o tą serię czysty skill. No ale jest to Liga 9, więc to trochę mnie zdziwiło. W sumie koleś grał dobrze, z tą różnicą, że ja strzelałem właśnie w metalowe pręty, a on strzelał bramki. Widzieliście statystyki, 9 punktów, potrzebuje jeszcze jednego remisu, także awans to raczej nie będzie problem. Więc przed nami spotkanie numer 2 w dzisiejszym odcinku, a tutaj skład naszego rywala. Tutaj już mamy Benteke, Negredo, tutaj jedynie bez zgrania będzie Sterling bodajże, tak? Chyba dobrze powiedziałem. W trzeciej minucie niewiele obok słupka uderza Danilo. Mogło być groźnie, to w zasadzie już było groźnie, ale mogło być 1-0, tutaj błąd mojego obrońcy. No i niestety Sterling, właśnie wspomniany wcześniej, strzela na 1-0. No zepsułem to, sam to zepsułem właśnie tutaj obrońcom, sami zobaczcie, no kurde, takich rzeczy się nie robi. No ale 21 minuta, podanie do Rodrigo, strzał po długim rogu i o to chodzi. Mamy wyrównanie, 1-1, tak trzeba grać. No i teraz mam nadzieję, że ja wyjdę na prowadzenie, a nie skończy się to tak jak w poprzednim meczu. Jeśli chodzi o tą serię czysty skill, to powiem wam, że nagrywa mi się ją super. Tutaj, no i tak by nie weszło chyba ten lob, nie wszedłby raczej, także no nie mam co gdybać. 43 minuta, Eder i patrzcie na ten lobik, tak to trzeba robić. O to chodzi. Minutę przed końcem, bramka do szatni. No i mamy 2-1. Cieszę się na trybunach, cieszyłem się też ja. Ładna akcja, ładna klepka i mamy bramkę. 84 minuta, akcja na skrzydle, Eder schodzi do środka, podanie do Salvio, Salvio przedłuży jeszcze do Rodrigo i Rodrigo do pustej bramki umieszcza już piłkę w siatce, w pustej bramce, może tak powinienem powiedzieć. Mamy 3-1 na 5 minut przed końcem spotkania, więc tutaj raczej się nic nie zmieni, jeśli chodzi o to, komu zostaną rozdane 3 punkty. Salvio wejście do środka. Zobaczcie, ładnie to zamarkował raz, potem drugi, użyję tego zatrzymania. Jeśli ktoś by się pytał, jak to robić, wystarczy po prostu nacisnąć zmianę zawodnika, wtedy kiedy macie piłkę i to jest wszystko. 4-1, nie wiem w ogóle dlaczego zrage quitował w 88 minucie, to było dziwne.
Kupiłem sobie po tym meczu dwóch nowych zawodników, na których było mnie stać. Także zobaczcie, kto to był. No i widzimy się kolejnym razem. Jeśli nie ma was na live, to wbijajcie. Trzymajcie się, na razie i piona.